Wiecie, na początku mojego spotkania z Bogiem zrozumiałem, że mam pewien obowiązek jako narodzony z Bożego Ducha człowiek. Zrozumiałem, że moim obowiązkiem jest modlitwa. Ja chcę wam dzisiaj powiedzieć na temat modlitwy troszkę z innej perspektywy. Przede wszystkim chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważną rzecz, że człowiek odrodzony z Bożego Ducha to jest człowiek, który ma obowiązek modlitwy. Chrześcijanie nie lubią tego słowa. Chrześcijanom się wydaje, że pojęcie wolności i tego, że funkcjonujemy w łasce, ono zwalnia nas z obowiązkowości. I ludzie mówią, i nic nie muszę. Nieprawda. W ogóle rozumiesz, że to jest nieprawda, że nic nie musisz. To jest nieprawda. Nieprawda. Znaczy, to jest teoretyczna prawda, bo to jest coś takiego, że tak jak mieszkasz sobie w kraju, to ja nic nie muszę w tym kraju. To jest nieprawda, że nic nie musisz. No. Jeżeli ty chcesz osiągnąć sukces w tym kraju, to ty musisz. Ja bym chciał, że w ogóle, żebyście się z takim słowem muszę oswoili. Żeby ono nie wywoływało w was emocji pod tytułem jestem wolny, nic nie muszę i tak dalej. O co chodzi z modlitwą? Na temat modlitwy mówiono miliony razy już, przypuszczam, w różnych miejscach, w różnych kościołach od lat. Natomiast w moim życiu zrozumienie modlitwy, ono właśnie zaczęło się od tego, że ja mam obowiązek się modlić. To nie to, że Bóg każe mi się modlić, bo musicie zrozumieć pojęcie obowiązkowości. Obowiązek nie wynika z tego, że ktoś ci coś każe. To nie jest tak, że ktoś ci coś każe. Nie. Obowiązek wynika z tego, że w pełni świadomy jakiegoś zagadnienia zaczynasz rozumieć mechanizmy funkcjonujące w tym zagadnieniu i decydujesz się jako wolny człowiek, że zniewolisz się pewną dyscypliną. Wiecie, czym jest dyscyplina? To jest zniewolenie. Autozniewolenie. Dyscyplina. Dyscyplina. Autozniewolenie. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Bo ludzie myślą, że jeśli coś jest w Duchu Świętym, to coś nie nosi na sobie pierwiastka pewnego ciężaru. Że to jest łatwe, miłe, przyjemne. Rozumiecie? Ale to jest nieprawda. Nie wszystkie rzeczy są łatwe, miłe i przyjemne. One nie wszystkie takie są. Rozumiecie? Nie wszystkie są łatwe, miłe i przyjemne. Są rzeczy, które są bardzo nieprzyjemne, bardzo niemiłe, ale one przynoszą kolosalne rezultaty. Kolosalne rezultaty. Ale są niemiłe i nieprzyjemne. I teraz to, czy człowiek odnajdzie w sobie obowiązkowość, to jest kluczem do jego sukcesu w tej dziedzinie. Czy ja odnajdę w sobie obowiązkowość? I ja zobaczyłem, że modlitwa to jest mój obowiązek. Ja nie mogę się nie modlić. Ja nie mogę się nie modlić. W ogóle jest wiele takich rzeczy. Nie wiem, Paweł na przykład taką fajną rzecz mówi. Biada mi, gdybym Ewangelii nie głosił. Wiecie, co to znaczy, co to jest za sformułowanie? Święty Paweł twierdził, że jeśli on nie będzie głosił Ewangelii, to on poniesie życiową porażkę. On w ogóle mówi, biada mi, jeśli nie będę Ewangelii głosił. Czyli on miał w sobie przymus głoszenia. I ludzie mówią tak, mnie nikt nie zmusi, nikt mnie nie zmusi. Ja mówię, no, nie zmusi cię nikt oprócz ciebie samego. Ty jesteś człowiekiem, który powinien się zmusić. Zmuś się. Ale jak to jest z Ducha Świętego, to w ogóle tak łatwo mi przyjdzie. To jest nieprawda, że jak jest coś z Ducha Świętego, to łatwo ci to przyjdzie. W ogóle to jest nieprawda, że jak coś jest prawe jakieś, jakaś prawość jest, to że to jest w ogóle łatwe. Zobaczcie, jest prawość jakaś, na przykład obrona przed wrogiem. Napada na ciebie wróg i teraz jest obrona przed... Czy obrona przed wrogiem jest przyjemna? No nie jest. To rozumiecie, no jaka jest przyjemność w obronie przed wrogiem?
No, ale jest obowiązek, rozumiecie? Obowiązek obronności. Będę bronił tej ziemi, będę bronił tego elementu jakiegoś, tak? Co robię? Biorę w ogóle broń i idę bronić, to proste. Rozumiecie? To jest... Wielu ludzi ma taką teologię, że Bóg ich do czegoś zmusza. Bóg nie zmusza. Bóg nie zmusza człowieka do niczego. Bóg nigdy nie zmusi cię również do modlitwy. Bo to jest tak, jakby kogoś w ogóle w małżeństwie do seksu zmusić. Rozumiesz, o co chodzi? To jest w ogóle... To jest niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że cały urok tego zagadnienia natychmiast zniknie, kiedy nastąpi przymus. Tam przymus będzie. Więc Bóg w relacji nie zmusza do modlitwy nikogo. Ale co Bóg robi? Bóg przedstawia człowiekowi bardzo obiektywną formułę opisową modlitwy. Bardzo obiektywną. Licząc, że człowiek ten przyjmie to jako prawdę ostateczną. I teraz człowiek ten, kiedy dowiaduje się, czym jest modlitwa, to wiecie, co robi? Decyduje się na to, że będzie się modlił. Będę się modlił. Ile się będę modlił? Zawsze się będę modlił. Czyli ja zrozumiałem, że modlitwa będzie mojemu życiu towarzyszyć do końca. Ja będę się modlił. To jest mój obowiązek. I musisz odkryć to, że modlitwa jest twoim obowiązkiem. Jezus, gdy uczył swoich uczniów modlić się, to nie powiedział do nich, jeżeli będziecie się modlić, tylko gdy się modlicie. Zauważyliście to? On nie powiedział jeżeli. On w ogóle nie podjął tematu nigdy tego, że modlitwa nie jest obowiązkiem. On powiedział, gdy się modlicie. On to uznał za ostateczny fakt. On nie powiedział, jeżeli się będziecie modlić, moi przyjaciele, to wtedy to. Nie, gdy się modlicie. Tak? W ten sposób dał im do zrozumienia, że modlitwa to ich obowiązek. Tak jak powiedział, gdy oddychacie, tak? Gdy jecie, gdy pijecie, a nie jeżeli. Bo jeżeli to jest wybór, modlę się albo się nie modlę. W ogóle Jezus się przychrzaniał do takich rzeczy. Wychodzi z Getsemane, oni siedzą tam sobie, zdrzemnęli się. On powiedział, dlaczego śpicie? Zobaczcie, on się przyczepia do nich. Się Bóg przyczepił. Czepliwy Bóg. Bóg się przyczepił. A czemu śpicie? Czemu się nie modlicie? Zobaczcie, on się czepia do nich. Czepia. Czemu się nie modlisz? Wiecie, kiedyś był taki kościół przebudzeniowy w Warszawie i pastor tego kościoła, jak był, jeszcze nie spał, bo teraz śpi. Ale kiedyś nie spał i on na przykład robił takie rzeczy, ten pastor. To jest bardzo fajne. Na przykład była trzecia w nocy i on dzwonił do kogoś. A ja potem się od niego tego nauczyłem i też tak robiłem do różnych ludzi. Ja bo SMS-a pisałem. Kto pisał, nie możesz spać? Ja mówię, ja pisałem, a czemu ty śpisz? Bo jest w pół do czwartej. Ja mówię, no i? Wiecie, to wkurzało wielu ludzi. Tamten pastor tak wkurzał ludzi rok swoich. On ich rok wkurzał. Oni się w ogóle przyzwyczaili u siebie w kościele. Rozumiecie? Że on do nich pisze w nocy, on do nich dzwoni w nocy. On takie rzeczy im robił. I na przykład rozmawiał z tą, a kiedy się ostatni raz modliłaś w nocy? Ale pastorze, ja... Ale no powiedz mi odpowiedź na to. Kiedy się ostatni raz modliłaś w nocy? No ja nie modliłam się. A dlaczego? A co ty robisz w nocy? Zawsze śpisz tylko? Taki masz nawyk? Wow. Wow. Naprawdę? Widzicie? On powiedział, gdy się modlicie. On ich obudził. Oni drzemkę mieli, a on ich obudził. To chamstwo. Rozumiesz? Nie dość, że cały czas z nim zasuwają, cały czas są narażeni na to, że im głowy pospadają, bo się z nim zadali. Cały czas. Rozumiecie? To jeszcze jak się zrzemnęli, bo już naprawdę było trudno. Przecież wiecie, to jest taki okres czasu, kiedy są ścigani oni wszyscy. Wszyscy. To nie tylko Jezus jest ścigany. W ogóle wiecie, że oni wszyscy są ścigani wtedy.
To nie to, że tam Jezusa gonią. Gonią wszystkich Jego uczniów. Chcą ich złapać, wyłapać ich chcą. Oni wszyscy już są na cenzurowanym. To jeszcze jest takie napięcie, wiecie, rozumiecie? Bo dobra, Jezus, to On przynajmniej tutaj wie, skąd pochodzi i dokąd idzie. Tak? Bo on to określa. Ale oni to nie wiedzą, skąd pochodzą i dokąd idą. Oni to są jeszcze w ogóle w miejscu, nie wiem, czy wy to widzicie, bo to jest bardzo ciekawe, oni są jeszcze w miejscu nieodrodzenia duchowego. Czy to w ogóle siedzą sobie dwaj ludzie ze świata, a ten do nich przychodzi się przychrzania, w ogóle dlaczego się nie modlicie? Jeszcze pół biedy, żeby oni mieli Ducha Świętego, żeby oni wiedzieli, o co chodzi. Oni nie wiedzieli, o co chodzi. I teraz, czyli co tu jest ważne? Okazuje się, że Bóg tak wysoko stawia temat modlitwy, rozumiecie, że się w głowie nie mieści. On to bardzo wysoko stawia. On ma takie rzeczy, które bardzo wysoko stawia. Na przykład, jak komuś coś da, to on potem tak bardzo się przychrzania, że wielu chrześcijan tego nie rozumie. Jest taki, kojarzycie może taka przypowieść, historia o drzewie figowym. Jezusowi się zachciało fig. A jest tam zaznaczone, to nie był czas na figi, to nie był sezon na figi, to nie rosły wtedy figi. A ten przychodzi, bo mu się zachciało fig i teraz on nie widzi tych fig i mówi to do tego drzewa, to bądź przeklęte. I drzewo uschło. Się Piotr zdziwił następnego dnia. Przed uschło. Ja naprawdę kiedyś jak się modliłem, ja mówię, kurczę Boże, mówię, no ale z tym drzewem to jest w ogóle lekka przesada, no. To w ogóle jest coś takiego w tamtym okresie czasu. Dla mnie to było niepojęte. Ja to zrozumiałem na tamtej modlitwie, tylko to wtedy było dla mnie, mówię, okej, no, przecież to nie był czas na figi, tak? I w ogóle taka myśl. To drzewo posiadało funkcję wydawania fig. Ja jako stwórca z moją wiarą byłem tam w tym miejscu. Ono mogło mi wydać figę, bo ma funkcję wydawania fig. Ale ono miało wtedy trudny czas. Jesienny czas chrześcijaństwa. Trudny czas mam. Przechodzę trudny czas. Teraz nie płodzę. Teraz nie rodzę. Stwórca coś ci dał. Ja to mam bojaźń. W ogóle nie wiem jak wy, ja mam bojaźń sobie. Ja mam normalną bojaźń. Dostałem coś i teraz w ogóle olewam temat. Wiesz o co chodzi? Nie wydaje, bo jesień jest. Masz wydać figi. Bo Stwórca jest blisko. I tutaj jest w ogóle to samo. Mówię, módl się. Jak to się nie modlisz? Co ty robisz? To jest początek mojego chrześcijaństwa. Początek mojego... Ja zaczynam rozumieć, że modlitwa to jest mój obowiązek. Ja 21 lat temu to pojąłem, na początku. To nie trwało rok, dwa, trzy, cztery. To były pierwsze miesiące. Modlitwa, przyjaciele, to jest nic innego jak komunikowanie. Komunikowanie z Bogiem. Jak się z kimś poznajemy, zapoznajemy się z kimś. Zaczynamy z tym kimś żyć, kooperować, mieszkać, to ja się pytam, jak to jest możliwe bez komunikacji? Jak to robić bez komunikacji? Jak można z kimś mieszkać na jednym w ogóle, na jednej płaszczyźnie i nie komunikować z nim? Co to znaczy? Jak można z kimś współpracować i nie komunikować? Jak to jest w ogóle możliwe? Jak można się nie odzywać? To jest nienormalne. My teraz się z mężem czy z żoną nie odzywamy. Taki mamy czas. Czas, ciche dni. W małżeństwach ciche dni są, człowieku, tak popularne jak dzień czy noc. No nic dziwnego, ciche dni mamy. Jakie ciche dni? Dlaczego macie ciche dni? Właśnie, a dlaczego ciche dni? Co to są ciche dni? Nie odzywacie się do siebie? Naprawdę?
Ochajtaliście się ze sobą i się nie odzywacie? Co to w ogóle jest? To po co wy ze sobą żyjecie, jak wy się nie odzywacie? To co to za układ jest jakiś dziwny? Żyć ze sobą i się nie odzywać do siebie. W modlitwie nie chodzi o to, że modlisz się do Boga. Teraz posłuchaj, co ja ci powiem, bardzo ważnego. Ale o to, że modlisz się z Bogiem. Posłuchaj, to nie jest to, co włożono w głowy wielu chrześcijan. Ten modlę się do Boga. Nie. W tej książce Rozdroża w drugiej części chaty jest taki opis. Tam akurat Duch Święty jest przedstawiony jako stara Indianka. I on tam trafia do tej starej Indianki w tej wizji. I ta stara Indianka do niego przychodzi i mówi... A on jej pyta, co robisz? A ona, modlę się. A on się jej pyta, a do kogo? I ona odwraca do głowy i mówi, to jest złe pytanie. Nie do kogo, ale z kim? Nie modlimy się do kogoś, ale modlimy się z kimś. Co to znaczy? Komunikujemy z kimś. Przyjaciele, w modlitwie, kiedy zachodzi reakcja modlitwy, to następuje komunikacja między tobą a Bogiem i to jest jeden duchowy byt wtedy. Tam zachodzi pewna reakcja, pewne wymieszanie konceptów, pewne wymieszanie myśli, wymieszanie założeń, planów. Powstaje jakby jedna bryła, rozumiecie? Gdzie się załącza pewien bieg. W pewnym momencie, kiedy ktoś się modli, on nie wie już, które myśli są jego, które myśli są Boga. To się wszystko zlewa w jedną bryłę. To wchodzi w ciebie jak materiał. Rozumiesz? To jest modlitwa. Modlitwa to nie jest, przychodzę, powiem coś Bogu powiem. Nie. Modlitwa to jest połączenie komunikacyjne z Bogiem w danym momencie. Stąd Paweł powiedział, bez ustanku się módlcie. Pawłowi nie chodziło o to, żeby w ogóle, nie wiem, tak jak muzułmanie noszą swój dywanik i klękają tam kilka razy w ogóle na dobę i się kłaniają w kierunku Mekki, to jemu nie chodziło o to. Jemu nie chodziło też o to, żeby chrześcijanin bez przerwy coś bełgotał pod nosem. To nie chodziło o to wcale. To chodziło o stworzenie środowiska, w którym następuje ustawiczny przepływ komunikacyjny. Jakby uruchomienie komunikacyjnej maszyny przez cały czas, bez przerwy. Bez przerwy jestem w stanie modlitwy. Bez przerwy jestem w stanie modlitwy. Ja nie mam czegoś takiego w swoim życiu dzisiaj, przyjaciele, że ja muszę, żeby się modlić, to ja muszę, nie wiem, pewną postawę jakąś znaleźć. Nie. Absolutnie. Ja jedyne, co sobie dodaję do mojej modlitwy, to to, że się wycinam od społeczeństwa. Rozumiesz? Wycinam się od społeczeństwa. Jak nie ma, im mniej ludzi, zawsze mówię, tym mniej demonów, mniej dziwnych myśli, mniej dziwnych spraw w eterze. Wiesz, o co chodzi? To jest w ogóle prosta historia. Nic poza tym. Natomiast modlitwa u mnie zaczęła być produkowana 21 lat temu i stworzył się pewien głęboki mechanizm. I to jest dla każdego chrześcijanina. To nie ma czegoś takiego. W ogóle często ludzie mówią, ja modlę się teraz do Boga, walczę tam coś, już parę dni do mnie Bóg nie mówi, czy coś i tak dalej. To są wymysły ludzkich dusz. W trakcie tego przepływu komunikacyjnego
rozumiecie, jest cały czas informacja podawana w jedną i w drugą stronę. Cały czas. 24 godziny na dobę. To przechodzi, to jest tak szybkie jak myśl. Jak myśl. Rozumiecie? Modlitwa nadaje takiego pędu wewnętrznego w środku. I wiecie, można sobie coś robić i przez cały czas być w stanie modlitwy. Non stop. To jest możliwe. Ale trzeba uznać, że to jest nasz obowiązek. Że tak ja chcę. Ja takie coś mam. Tak jakbyś włączasz sobie czasami jakiś utwór i leci ci na okrągło, albo jakaś płyta. Kończy się, zaczyna. To jest taki mechanizm. Chodzi o to, że w modlitwie skupiasz się na Bogu i wtedy On skupia się na tobie. Rozumiecie? To tak działa. To jest tego rodzaju interakcja. Kiedy się modlisz, będąc skupionym na Bogu, czyli skupiasz się na Nim, to On skupia się na tobie. Rozumiesz? Te prosechomai, ono jest w dwie strony. To w dwie strony jest. On jest na tobie skupiony. Czy rozumiesz, że kiedy się modlisz, to Bóg poza tobą świata nie widzi? Rozumiesz takie coś? On nie widzi świata poza tobą. Ludzie do modlitwy podchodzą jak pies do jeża. Rozumiesz? Do Boga. Ludzie potrafią z Bogiem rozmawiać w ten sposób. No wiem, Panie, że masz naprawdę wiele zajęć, ale wiesz, mam taką do ciebie małą sprawę. Wiesz, ja naprawdę... I mówią, to jest modlitwa. Ja mówię, to jest na terapię. To na terapię. Taka głowa na terapię. Bo tak jak do ojca by się podchodziło, się mówi, tato, ja wiem, że masz bardzo dużo zajęć itp. i tak dalej. Wiesz, o co chodzi? No kto tak mówi do normalnie? Kto normalny mówi tak do ojca? Nikt tak nie mówi do ojca. Rozumiesz? Normalnie człowiek, który ma zdrowo pod sufitem, nie ma żadnych traum związanych z rodzicami, to podchodzi do ojca. Normalnie podchodzi do ojca. Kto? To jest mój ojciec. Po prostu. To jest mój ojciec. To mogę, mam z nim interakcję pewnego rodzaju. Interakcję. On się skupia na mnie, ja się skupiam na nim. Rozumiecie? Ja na przykład naszą córkę uczę skupiać się na mnie. Uczę ją, jak się na mnie skupiać. Pokazuję jej moje potrzeby. Rozumiecie? Uczę się, niech ona się na mnie skupi. Wycinam ją ze środowiska, ja jej daję moje skupienie, ona mi daje swoje skupienie. Wiecie, i zaczynamy tworzyć między sobą pewną formułę komunikacyjną. Tak się dzieje w modlitwie między tobą a Bogiem. Kiedy ja się modlę, ja jestem pewny, że Bóg poza mną świata nie widzi. Nie ma teraz, że On jest zajęty. Kiedy jest prawidłowe życie modlitewne, to nie ma czegoś takiego w głowie chrześcijanina, że Bóg jest zajęty czymś. Bóg jest mną zajęty. Tylko i wyłącznie. Rozumiecie, co ja powiedziałem? Kiedy jest prawidłowe życie modlitewne, to chrześcijanin wie, że Bóg jest na nim skupiony. On się skupia na Bogu, a Bóg się skupia na nim. Rozumiecie? Czy ty w ogóle spójrz na to? Nie ma rozproszenia. Nie ma rozproszenia. Mówiłem wam, jak mam jakiś tam relaks, leżę sobie, coś tam oglądam sobie, w ogóle patrzę, jeżeli wchodzi na przykład któreś z moich dzieci do pomieszczenia, w którym ja jestem, ja natychmiast wyłączam w ogóle telewizor. Ja natychmiast odkładam telefon. Jeżeli wchodzi dziecko, to teraz co ja robię? Ja natychmiast skupiam się na dziecku. Pociągam też dziecko do skupienia się na mnie. Rozumiesz? Co następuje między nami? Modlitwa. To jest modlitwa. Tu się różne rzeczy teraz będą działy. Tu będą powstawały różne sprawy. W tej interakcji właśnie. Ludzie się nie modlą i mówią, a potem się dziwią. O,
A czemu Bóg nie działa w moim życiu? Ja mówię, dlaczego miałby działać? Ja nie rozumiem. Przecież on mnie zbawił. No, dobrze. Idziesz do nieba. Co chcesz? No, żeby się mną zajął. Nakomunikujesz? No, mówię mu o swoich potrzebach. Ja mówię, nie. Czy jesteś w systemie modlitwy z nim? Czy ty się modlisz z Bogiem? Czy traktujesz go jako jakiś zewnętrzny element pomocowy do życia? O co ci chodzi? Rozumiesz? Czy ty się z nim modlisz? Czy powstaje pewne wspólnictwo między wami? Czy interesujesz się jego potrzebą? Ktoś powie, ale Bóg nie ma potrzeb. Z teoretycznego punktu widzenia tak. Ale teraz posłuchaj, co powiem ci. Ja w stosunku do swojej córki nie mam żadnych potrzeb. Ja nic nie potrzebuję od mojej córki Sary. Nic. Nic. Ona mi nic nie może dać. Rozumiecie? Ona nie zarabia. Ja jestem zaspokojony emocjonalnie. Ja nie potrzebuję, żeby moja córka wylewała różne emocje, które mnie zbudują. Na przykład ja się poczuję lepiej, bo ona powie mi parę miłych słów. Nie, to w ogóle jest nie. Ja jestem 100% zaspokojony. Czyli moja córka Sara nic dla mnie nie ma. No i teraz o co chodzi? Jak tą modlitwę teraz między mną a nią mamy zrobić? No teraz musimy mieć komunikację wzajemną. Na zasadzie, tak? Błogosławieństwa i potrzeb. No to ja idę do niej teraz i co ja robię? Ja, zupełnie suwerenny ojciec, wchodzę z nią w tego rodzaju komunikację, w której uniżam się do miejsca, aby ona mogła mi pomóc. I na przykład wczorajszy wieczór niech będzie. Otworzyliśmy sobie okno. Za oknem jakieś tam małolaty chyba byli na przepustce zakładu poprawczego. I tam jeden informował drugiego, czy tam szpanował jeden przed drugim, czy tam jeszcze ich więcej było, jaki on jest wielki, twardziel i w ogóle. No i tam bluzgali. A już było tak przed północą. Mówię, nie. Nie chcę mi się po prostu, nie chcę jeszcze nie spać przez chwilę. Chcę się położyć spać. A okna nie zamknę, bo jest duszno. Więc co idę? Ja sobie kładę, mam taki zwyczaj, kładę sobie na głowę coś. I mogę sobie różne rzeczy położyć na głowę. Ale nie. Idę, wychodzę z pokoju, idę do mojej córki i mówię do niej, pożycz mi poduszkę. Ja mam poduszek potąd. Idę do niej, się co? Z nią co? Pomodlić. Rozumiecie, co robimy? Wchodzę z nią w realizację mojej potrzeby. Przez to powstaje między nami co? Więź! Kolejną nić uplotłem wczoraj. Tak się buduje modlitwę. Wchodzi się w taką interakcję. I to jest stan, który powinien każdy chrześcijanin w swoim życiu zbudować. Kiedy ty się skupiasz na Bogu, Bóg się skupia na tobie. Rozumiesz? Kiedy ty się skupiasz na Bogu, Bóg się skupia na tobie. Tak to działa. Ja wam gwarantuję, że w różnego rodzaju trudnych sytuacjach życiowych, gdyby człowiek się skupił na Bogu, zamiast na trudnej sytuacji życiowej, to jego trudna sytuacja życiowa o wiele szybciej by się skończyła. O wiele szybciej. Zniknęłaby choroba, zniknęłaby niemoc, zniknąłby problem finansowy i inne rzeczy. Na Bogu się skupisz. Tylko w ogóle jest lęk wewnętrzny i modlitwa się rozrywa. Rozrywamy modlitwę. Czemu rozrywamy modlitwę? Czemu rozwalamy ten system? Dlatego, że boimy się i chcemy sobie poradzić. A to naprawdę nie trzeba. To w modlitwie zachodzą reakcje zrozumienia, podniesienia, objawienia i tym podobne. W modlitwie też poznajesz Boga. Posłuchaj, jeśli się nie modlisz, ty nie znasz Boga.
Ty go poznałeś na zasadach takich, że przyszedł do ciebie jako Zbawiciel. Ale funkcję Boga będziesz poznawał w modlitwie. Będziesz poznawał Boga w modlitwie. Się w modlitwie Boga poznaje. Bo tylko w taki sposób On się daje poznać człowiekowi. On, żeby dał się poznać, trzeba z Nim nawiązywać więź. On się tylko w takiej więzi daje poznać. Rozumiecie? On się nie daje poznać inaczej. A dlaczego miałby? Po co miałby to robić? Bardzo ważną rzeczą w modlitwie, którą ja rozpoznałem, to jest to, że ona się nie opiera na ludzkich zasadach. To jest nieludzka rzecz. Zupełnie nieludzka. Wielu chrześcijan zrobiło sobie z modlitwy swoisty, taki własny warsztacik. Ale Jezus stwierdził w ogóle inaczej. Modlitwy nie można sobie wymyślić. Ona ma już, ona jest już ukształtowana. Wiecie, zawsze większy błogosławi mniejszego. To Bóg wymyślił modlitwę. To Bóg wymyślił modlitwę. Bóg. Modlitwa powstała, drodzy przyjaciele, zanim powstało stworzenie. Powstała modlitwa. Wiecie, dogmat o Trójcy, który my sobie dzisiaj rozważamy i opisujemy, on ma swoje głębokie znaczenie, które nie jest ludzkie. Jak czytacie, zaczynacie czytać Pismo Święte, na początku jest napisane, tak? Stwórzmy człowieka. Stwórzmy człowieka. Teolodzy zęby na tym zjedli. Co to jest? Ja mówię, no Bóg. A Bóg jest jeden. Też. Też jest jeden. Ponieważ jest ambiwalentny. A więc jest jeden i nie jeden. To jest bardzo ważne. Jest jeden i nie jeden. Dlatego Hebrajczycy, zanim usłyszeli imię Jahwe, tak? To zawsze mówili Elohim. A Elohim to jest liczba mnoga. Elohim nie ma w hebrajskim Elohim w liczbie pojedynczej. To jest właśnie cudowny hebrajski język. Są słowa, które tylko w liczbie mnogiej są. I koniec. To jest Elohim. Rozumiesz, o co chodzi? I dobra, gdyby to było do jakichś tam stworzeń w porządku, wiesz. To i w naszym języku są takie rzeczy. Ale to jest do Boga. Przez lata, przez pierwsze lata, to Bóg jest nazywany Elohim. Rozumiecie? Bóg bogowie. W ogóle to tylko w hebrajskiej głowie się było w stanie pomieścić. I modlitwa powstała w Bogu, zanim stworzenie powstało. Mówisz czasami sam do siebie? No. To nie znaczy, że masz schizofrenię. Nie. Wiesz, dlaczego mówisz sam do siebie? Bo jesteś na obraz i podobieństwo Boże. Prowadzisz ze sobą dyskusję. Dla większości ludzkości to jest przekleństwo. A normalnie człowiek sam do siebie mówi. Idziesz, patrz, o jaki ładny czerwony dzbanek. Jak nawet nie wypowiesz, to spojrzysz i wewnętrznie uwolnisz słowa. W ogóle idziesz sobie i mówisz, o, jakie ładne buty. Po coś ty to pomyślał? Zobacz, co ci w głowie powstało. Sam do siebie w myślach wypowiedziałeś słowo i robisz takie rzeczy tysiące razy dziennie. Wiesz, co to jest? To jest pozostałość modlitwy sprzed stworzenia. Rozumiesz? Tak to działa. Normalnie to nie powinieneś takiego czegoś mieć. Jeżeli ty w ogóle nie miałbyś takiej spuścizny, ale Bóg modlił się w sobie do siebie. Dlatego Chrystus mógł być na ziemi i modlić się do Boga Ojca. To było normalne. Ktoś mnie kiedyś zapytał, a do kogo się modlił Jezus? Ja mówię, do siebie. Jak się modlił do siebie? Ja mówię, no, normalnie.
Ktoś powie, co to jest? Ja mówię, wielka tajemnica wiary. Musimy zobaczyć, czym jest modlitwa, bo inaczej będziemy mieć dwa zbiory, a nie jeden. Jeden zbiór to będziesz ty, drugi to będzie Bóg. Idę, pomodlę się do Boga. Wypluj to słowo. Przeklnij to słowo. Powiedz, nigdy nie będę się modlił do Boga w imieniu Jezusa, powiedz. Odważnie. Wiesz, złam to. Powiedz, będę się modlił z Bogiem. Się z Bogiem będę modlił. Będę wchodził w głęboką interakcję komunikacyjną. Nauczę się. Tak jak machinalnie rozmawiam sam ze sobą, tak będę rozmawiał z Bogiem. To będzie płynąć. I tutaj się sprawdza słowo, jesteście myśli Chrystusowej. Paweł, filozof, od razu im takie rzeczy rzucał. Rozumiecie? To są filozoficzne rzeczy. Jesteście myśli... Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. I to nieraz, jak ja z człowiekiem takim rozmawiam, mówię, jesteś myśli Chrystusowej? No ale ja mówię, no jesteś czy nie jesteś? W ogóle powiedz, a człowiek rzeczywiście wie, co ma w głowie. Wie, jakie tam Kongo, wiesz, o co chodzi? No mówi, nie, no Chrystus tak nie myślał. W życiu Chrystus nie myślał, żeby otruć babkę. Na przykład, nie, wiesz, o co chodzi? A ja mam takie myśli. Tak? Ale tu chodziło o to, że kiedy wchodzimy w stan modlitwy, to zaczynamy na jednym poziomie myśleć z Bogiem. I nie ma wtedy dziwnych pytań. Z Boga to, czy nie z Boga? Wiesz, o co chodzi? To z Boga, czy nie z Boga? Jak coś sobie wymyślisz, to natychmiast to zobaczysz poza kręgiem modlitwy. To jest bardzo ciekawe. Kiedy ja dzisiaj funkcjonuję w modlitwie, to jak coś się pojawia w mojej głowie głupiego, to zaraz mi wylatuje poza ten zbiór. To jest jakieś... Nie, to nie pasuje mi do tego. To tak jak jesteś z kimś w relacji, rozmawiasz z kimś i ktoś z boku ci się wchrzania w tą rozmowę. Wiesz, o co chodzi? Rozmawiasz sobie z kimś, jesteś z kimś bardzo blisko. Masz jakiegoś kolegę, koleżankę, bardzo blisko sobie rozmawiacie i teraz przychodzi ktoś z zewnątrz i mówi, co tam, o czym rozmawiacie? A w ogóle wiesz, o czym rozmawiacie? Wy jesteście głęboko ze sobą, a ten przyszedł i się pyta, o czym wy rozmawiacie? I teraz, kurczę, konsternacja, takie myślenie, co mu powiedzieć? No, ja wiem, o czym my rozmawiamy głęboko. Bo tu nawet nie można powiedzieć o czym, bo w danej chwili ten temat, który poruszamy, w ogóle nie jest do sparafrazowania. A ten przed, o czym rozmawiacie? A wy właśnie co robicie? Wymieniacie pół słówka, pół zdania. Czemu? Rozumiecie się świetnie. Potraficie się wyczuwać nawzajem. A ten przyszedł i się wchrzania. Od razu wiadomo, że nie z waszej ekipy. Wiesz, o co chodzi? Jakaś powsinoga przyszła. Co tam? Takie słowo, co tam? Wiesz, o co mi chodzi? Ja to mówię czasy ostateczne. Rozumiesz? Co tam? To tak jak właśnie jesteś w stanie modlitwy i coś ci tam wyskakuje. Plum! I to już wiesz, że to te co tam jest. Coś tam się w ogóle dziwacznego pojawiło. I ty w ogóle widzisz, że nie możesz tego zaabsorbować do tego zbioru modlitewnego. Tego tam nie wrzucisz. Bo jak ty byś teraz chciał to wrzucić... to ci to rozerwie modlitwę. I wielu z was miało takie doświadczenie. Modlisz się do Boga. Jesteś w głębokim stadium modlitewnym. I wrzuciłeś coś. Boże, gdzie jesteś? Bo to rozrywa. Rozumiesz? Tak jakby kij w szprychy wsadził. Jedna, druga taka akcja, zaraz się nauczysz, że jak taka się pojawia myśl, to od razu jest zamknij ryj diable. Nie wcinaj się między nas. Nie wcinaj się między nas. Rozumiesz? Ja się modlę. A wyobraź sobie teraz, że dochodzisz do takiego miejsca w życiu, że ty rzeczywiście masz uruchomiony system modlitwy non-stop. Czy w ogóle wiesz o tym, że tam się nic nie może dostać w ten krąg? Nic! Tam jedna myśl spoza w ogóle komunikacji twojej z Bogiem nie wejdzie, nie da rady, zostanie wypchnięta, rozumiesz, o co chodzi? Wyrzucona poza orbitę.
Ale trzeba się modlić. Modlić się. Grzech, pojawi się grzech jakiś. Pojawia się grzech, jesteś w stanie modlitwy. Człowieku, grzech jest trzaśnięty w 15 sekund. Ty już wiesz, że w ogóle ta emocja, która została uwolniona, ty w ogóle wiesz, że ona jest, nie wiem skąd ona jest, że piekło nią wybrukowane. W ogóle nie. Ale jak się nie modlisz, nie masz tego uruchomionego nurtu modlitewnego, to ty chętnie to rozważysz. I potem chrześcijanie się dziwią. Kurczę, dlaczego ja mam takie rzeczy, co mi po głowie chodzi? Ja mówię, bo się nie modlisz. Nie modlisz się i masz załadowaną banię różnym materiałem, który podczas życia modlitewnego zostałby wywalony z twojej głowy. Nie miałby prawa zaistnieć w twojej głowie. Ja zacząłem to ćwiczyć, ludzie, naprawdę. Ja mówię, okej, to ja się muszę roztrenować w modlitwie. To nie ma czegoś takiego, że ja raptem o dzisiaj, pyk, a jestem człowiekiem modlitwy. Nie. Jestem człowiekiem monologu duszewnego. Rozumiesz? Rozpoznałem to w sobie. Monolog duszewny. Wiesz, okej, sam ze sobą się modlę, a ja się muszę modlić z Bogiem. Ja się z Bogiem muszę modlić. Zobaczcie. Ewangelia Jana 7,38. Kto wierzy we mnie tak, jak powiada Pismo, z wnętrza jego płyną rzeki wody żywej. Jezus wyraźnie pokazuje, że do Boga należy podchodzić na Jego zasadach i modlimy się na Jego zasadach. Nie modlimy się na innych zasadach. Kto wierzy we mnie tak, jak powiada Pismo. Modlitwa jest oparta na zasadach Bożych. Główne z nich. Po pierwsze, modlisz się z wiarą w prawdę. W ogóle, żeby modlitwa mogła istnieć, to ludzki umysł. Ja nie mówię, żeby mogła zaistnieć czasem, ale żeby mógł zaistnieć system modlitewny. To ludzki umysł musi wierzyć tylko w prawdę. Co w związku z tym? No musi tą prawdę znać. Jeśli chcecie się modlić dobrze, to musicie znać prawdy Boże. Bo inaczej modlitwa się będzie wam wykrzaczać. Tam są zasady prawdy Boże. W ogóle zrozum, z Bogiem nie rozmawia się o innych rzeczach, jak tylko o Jego prawdach. Może rozumiesz takie rzeczy? To jest bardzo ważne. W ogóle i jeśli Boża prawda coś reguluje jakoś, to tylko tak się z Nim rozmawia. Powiem wam coś. Ludzie jak wchodzą w małżeństwo na przykład, zakochają się w sobie. Jest ten pierwszy okres taki, który tych skowronków w brzuszku, no takie wiecie, tam wszystko lata fiołkuje i fiu. To się kończy po 2 latach. Nie trzeba się przejmować, rozumiecie? Normalnie chemia wraca wszystko do tego i wtedy ta miłość zaczyna być taka dojrzała, prawdziwa, już nie oparta na tych fiołkach. Czasem tam się jakiś fiołek pojawi od czasu do czasu. Rozumiesz? A potem, ale normalnie później sobie, wiesz, żyjesz, wiesz, kochasz w pełni dojrzale i tak dalej. No ale generalnie, jak są w tych fiołkach i się tam pobierają ze sobą, to następuje coś takiego, że oni zaczynają sobie pozwalać do siebie. Pozwalają sobie. Nie pozwalają do siebie. I teraz tak, zaczynają do siebie mówić krok po kroku. Ja nie mówię, że wszędzie, że tak zawsze jest, absolutnie. Ale rzeczy, które nie są oparte na prawdzie, nie są oparte na wierze, zaczynają tak komunikować do siebie. Rozumiecie? I po jakimś czasie przychodzą do mnie i mówią, kurczę, coś nam się wali w małżeństwie. Ja mówię, czemu? Czemu? Kiedyś takiej jednej parze to kazałem się nagrać. Uważali. Kazałem im się nagrać w ogóle, żeby mi nagrali się w ogóle na swoje kilka godzin w ogóle i puścili mi potem fragmenty tego. Wiecie, starali się, bo wiedzieli, że się nagrywają, nie? Ja potem usiadłem z nim i mówię, kto tak do siebie mówi? Wy tak do siebie mówicie? W takim tonie?
Bo wy jesteście kto? Małżeństwo, tak? To uważacie, że wy możecie? Uważacie, że wy możecie na przykład narzekać do siebie? Wy uważacie, że możecie mówić słowa niewiary? Tak uważacie? Jakim prawem? Kogo zapraszacie do tego małżeństwa? Lucyfera samego? Potem się dziwicie. Ponarzekaliście, poopowiadaliście głupot, pouwalnialiście niewiarę. Rozumiesz, o co chodzi? Po 3 miesiącach już sobie ubliżają. Rozumiesz? Po 5 roku się biją. Życie i śmierć z mocy języka. Oni sobie porozmawiali inaczej. I teraz ludziom się wydaje, że też w relacji z Bogiem sobie porozmawiać mogą jakoś. Nie. Z Bogiem się rozmawia na poziomie prawdy i na poziomie wiary. I to jest pierwsza zasada modlitwy. Musisz znać prawdę. Musisz wierzyć w prawdę. I kiedy się modlisz, to musisz na tym poziomie się modlić. Rozumiecie? Na tym poziomie. Ludzie przychodzą, on idzie do Boga, uwalnia całą swoją frustrację życiową przed Bogiem. I on uważa, że to jest modlitwa. Ja mówię, posłuchaj. Poszedłeś się wyżygać przed Bogiem z twoich bólów duszy, tak? Tak. Dobrze, potraktuj to jako normalną duchową sraczkę. Rozchorowałeś się, siadły ci duchowe jelita. Rozumiesz, o co chodzi? Po prostu pobrudziłeś gacie, musiałeś wziąć prysznic w krwi Jezusa i dopiero teraz idź się modlić. A co to było wcześniej? Ja mówię, nie wiem, to co powiedziałem. A Bóg mnie słuchał. On wszystkich słucha. Saddama Husseina podsłuchiwał, wiesz, Hitlera. Wszystkich słucha. Rozumiem, że to ma dobry słuch. I dużo wolnego czasu. Ale to nie była modlitwa. On się nie zaczął z tobą modlić, kiedy poszedłeś przed niego wylać swoją niewiarę, swoje frustracje, swoje bóle duszy. On się z tobą tam nie modlił. To tyś tam gadał. A on cierpliwie czekał, aż zaczniesz się modlić. Nie odszedł z tego miejsca, z tej toalety duchowej. Nie odszedł, stał tam przy tych drzwiach. Wysłuchał tych twoich piardnięć, beknięć, tego wszystkiego, co tam robiłeś w tej toalecie. Rozumiesz? Wysłuchał tego wszystkiego. To dobry ojciec rozumie twoją fizjologię, ale on nie rozmawiał z tobą. Rozumiecie? Ludziom się pochrzaniły rzeczy. Wypróżniłeś się, umyłeś się, idź się teraz modlić. Co jest napisane w Księdze Rut? Jaki jest wzór modlitwy? Jak Boaz śpi, pamiętacie? Boaz śpi w ogóle, a teściowa w ogóle swojej synowej tłumaczy. Mówi, posłuchaj, pójdziesz tam na pole, on tam śpi. Tylko pamiętaj, nie budź go od razu. Co zrób najpierw? Umyj się, a to jeszcze nie modlitwa. Ubierz się, a to jeszcze nie modlitwa. Rozumiesz, o co chodzi? Potem idź do niego, jeszcze nie modlitwa. Połóż się przy jego nogach, jeszcze nie modlitwa. I dalej napisane, i teraz on ci powie, co masz robić. Rozumiesz? I zaczyna się modlitwa Rut i Boaza. W wyniku tej modlitwy, co się dzieje? Wiele pokoleń dalej przychodzi na świat nasz Mesjasz, bo to byli jego prababka i prapradziadek. Rozumiecie? Wzór. Z Bogiem się w ogóle tak funkcjonuje. Prawda, wiara w prawdę. Idę się modlić, wiara. Ja wierzę w prawdę, ja wierzę w prawdę, wierzę w prawdę, wierzę w prawdę, wierzę w prawdę, wierzę w prawdę. Rozumiesz? Nie przychodzę i mówię, Panie Boże, boli mnie ręka. Rozumiesz, o co chodzi? Bo to nie jest Panie Boże. To jest, możesz to od razu powiedzieć. Duszo moja, boli mnie ręka. Powiedz jeszcze więcej do tej swojej duszy, jak cię ta ręka boli. Opowiedz, opowiedz swojej duszy. Ona jest w ogóle, jaka jest. Rozumiesz, o co chodzi? I tak będziesz się, i tak się będziesz musiał oczyścić ty i cała dusza twoja.
z tego w ogóle, z tej rozmowy. No to już dobra, dopełnij tego świństwa do końca, opowiedz swojej duszy, jak cię boli ręka. Wyżygaj się, ile wlezie, dobrze, koniec, dobrze. Teraz co zrób? Teraz obmyj się w krwi Jezusa z tej rozmowy z twoją duszą, obmyj się z tego, z tej modlitwy z twoją duszą, obmyj się w krwi Jezusa, obmyj się. I teraz zapukaj do Boga. I tak. Dziękuję Ci, Ojcze, że mam tak zdrową rękę, jak żadnej dotąd nie widziałem na świecie. Uwielbiam Cię, Boże, za moją rękę. Dziękuję Ci za moje stawy, ścięgna, kości, skórę. Halleluja, Boże, ale mam rękę jak Twoja. I raptem patrzysz, jakoś urosłeś, taki jesteś... Tu niby jeszcze czujesz coś, ale mówisz, nie, człowieku, w ogóle nie, to... Rozumiecie? Modlitwa. Po drugie, modlisz się do Boga Ojca, czyli na płaszczyźnie relacji rodzinnej. To jest rodzic, nie kolega, nie partner biznesowy, nie mąż, nie żona. To Ojciec. Jezus powiedział, módlcie się do Ojca w niebie. Wiecie, tu też to powstały miliony kazań na ten temat. O co chodziło? O co Jemu chodziło? Chodziło o to, żeby oni przyjęli postawę prawidłową. To nie chodziło o to, że oni się dowiedzieli, bo to wszyscy wiedzieli, że to Ojciec. Chodziło o ich postawę wobec Ojca. To Ojciec jest. Kto to jest Ojciec? Wyrocznia. Przede wszystkim. To jest wyrocznia. Wyrocznia. Jadłodajnia, Narodowy Fundusz Zdrowia, rozumiesz, to Ojciec, Ojciec to jest, to Ojciec, to nie jest równy Tobie człowiek. Żadne dziecko nigdy nie będzie równe swoim rodzicom, nigdy, nigdy. Dziecko nie powinno próbować być równe rodzicom. W ogóle dziecko powinno uznać, że rodzic to rodzic do końca życia. Rozumiecie? Starszy, mądrzejszy. Ktoś powie, ale jestem narodzony z Bożego Ducha, mój ojciec, matka nie są narodzeni z Bożego. No i tak są mądrzejsi od ciebie, rodzice twoi. A dlaczego? Bo są starsi. Ale oni są w patologii. Ja rozumiem. I rzeczywiście 99% różnych rzeczy w ich życiu jest patologiczne. Ale i tak, jak gdybyś przyjął w swojej mentalności... Tak? Poziom, że to jest ojciec czy matka, ty jesteś ty, to wyłuskałbyś ziarno mądrości od nich. Nawet od tych najgorszych, patologicznych rodziców. Wyciągnąłbyś ziarenko mądrości. Czemu? Bo to są zawsze starsi ludzie od ciebie. I koniec. Rozumiesz? Stąd napisane przed siwą głową skroń skłonisz. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle, bo tam można wyjąć nawet od najgorszego patola. Ale on jest starszy. Dłużej żyje na tej ziemi, że mówię po linii ludzkiej tłumaczę. Rozumiesz? Coś tam się zawsze wydłubie. Generalnie modlitwa to modlitwa do Ojca. Żeby prawidłowo to zafunkcjonowało, to my musimy widzieć w Bogu Ojca, ale nie na zasadach, tatusiu, kocham cię, przytul mnie. To też takie rzeczy są. Rozumiesz, o co chodzi? To tam... A ludzie, którzy na tym są zafiksowani, to jest mój tatuś, tatuś. Ja czasami słucham ludzi, to ja się do tatusia młody, mój tatuś, tatuś. Ja mówię, kurczę, co ty masz? Ty chyba musimy usiąść porozmawiać o twoich rodzicach. Co ty masz z tym, że ty ciągle tatuś i tatuś? Bo Jezus mówił, tatusiu, a baba wina mówiła w tatusiu. Ja mówię, różnie mówił Jezus, tak też mówił. A jak jesteś taki jakiś najarany na tatusia, że to jest taki tatuś, tam go za brodę ciągniesz w uchu, to też tak jest jak najbardziej. Tylko ja się pytam, czemu ty to przewartościowujesz? To wajcha gdzieś jest krzywo przełożona u ciebie już. Rozumiesz? To ojciec, chodzi o to, o pozycję tej postaci. Ty dziecko, to ojciec, to jest modlitwa. Ale modlitwa, do ojca mam modlitwę. Rozumiesz, o to chodzi? Czyli do mojego patrona. Nawet po hiszpańsku jest chyba patron, tak? O. Do patrona. To jest ktoś, kto jest w ogóle jakimś mentorem. Mentorem. Ja czasami tak z Sarą siadam i oczywiście żartobliwie, bo ja mam, jak ja patrzę, jak ona tak też reaguje. W tym dzisiaj, bo to jest nastolatka i ona też ma ten taki okres, w którym jest dużo samokrytycyzmu.
u takiego dziecka. Więc ja w komunikacji z nią przede wszystkim podkreślam moją wartość. Bo to ona nie, to tak nie działa, jak podkreślasz jej wartość. Ale ja cały czas o sobie mówię dobrze w ogóle. Cały czas. I ona czasami ze mną siada, czyli to jest takie w takiej kanwie żartobliwości. I ona mówi, ty to naprawdę masz o sobie bardzo dobre zdanie. Ja mówię, no tak, no bo ja jestem genialny. Mówiłem, że siedzę tam w tych swoich tam slipkach w jakieś te kurcze, nie, jak w czym ja chodzę. Oj, no to takie dynie było. W takich slipkach w dynie. I tak siedzę, wyglądam żałośnie w tych slipkach w dynie, bo ja wiem, że one są żałosne. Natomiast generalnie ja mówię, tak. Ona mówi, tak jak król Julian. Ja mówię, tak. Ja po prostu patrzę w lustro, widzę króla, w ogóle jestem genialny po prostu. I widzę, że co? To powoduje, że to dziecko, ono ma obraz ojca jakiego? Genialnego. Bo teraz w modlitwie jest bardzo potrzebna informacja, że mamy genialnego ojca. To jest geniusz. My nie przychodzimy do kogoś, na przykład, tato, chciałem zapytać w tej sprawie. Wiesz, ja się nie znam w tej sprawie. Idź spytaj wujka Google'a. Nie. Bóg tak nie powie do ciebie. Ja się nie znam. My musimy wiedzieć, że to jest postać, do której jak się przychodzi, bo to da ci odpowiedni kierunek, poczucie bezpieczeństwa w modlitwie to ci da. To jest genialna postać. Do geniusza jakiegoś przychodzę. Rozumiesz? To geniusz jest. Geniusz biznesowy. Geniusz relacyjny. W ogóle geniusz. O co nie zapytasz, w ogóle to on ci powie. Wiesz, o co chodzi? O co nie zapytasz. Tak? Boże, po co jest ucho? Tak? Boże, czemu słoń ma takie duże? To jest geniusz, to do geniusza przychodzisz. I teraz, dlatego on mówi, Jezus, módlcie się do Ojca, do waszego mentora, do patrona, do kogoś, kto jest w tym łańcuchu, wiecie, pokarmowym na najwyższym poziomie. Tak? To jest drugi element modlitwy, jak się ją buduje. I po trzecie, modlisz się w imieniu Jezusa, czyli opierając się na tym, co zrobił Jezus. Co robi Jezus i co twierdzi Jezus. Na tym się opierasz. Patrz, w modlitwie, modlitwa w imieniu Jezusa, ja nieraz to powtarzałem, tu chodzi o też kolokwializm, bo wstanięcie w miejscu Jezusa, okej. Okay. Ale jak musisz to sięgnąć głębiej. Modlisz się na podstawie tego, co myślał Jezus, co robił Jezus. Czy ty w ogóle wiesz, że aby z Bogiem nawiązywać komunikację, to ty musisz wchodzić na parametry myślowe Jezusa? Czyli ty w ogóle musisz się dowiedzieć, jak myślał Jezus. Bo on nie pogada z tobą Bóg inaczej. On mówi, ale ja to chcę rozmawiać o tym, jak myślał Jezus. A ja, Panie, chciałem porozmawiać o kryzysie w Polsce. A Jezus nie myślał o kryzysie w Jerozolimie. Ja w ogóle cztery Ewangelie przeczytałem. A tam była sytuacja napięta. Jak nie rozumiecie, o co chodzi. Już nie powiem, jak co. Bardzo była napięta sytuacja. Gospodarcza, polityczna. A Jezus nie, on rozumie, o co chodzi. A on luzik. I chodzi, i on inaczej myśli. Mówi, ja nie jestem z tego świata. O, ja to tam idę do Ojca. A to chodźcie ze mną, a ja was zrobię rybakami ludzi, człowieku. Wiesz, tu człowieku okupacja rzymska, okupacja, tak? A ten luzik, guzik, człowieku. A ci ludzie w ogóle się modlą, Boże, ostatnio przeczytałem, nie mogę, słuchajcie, na Facebooku, jakiś w ogóle durna głowa jakaś, wziął, napisał pogotowie modlitewne, takie, jest taki mędrzec. I teraz dzisiaj odmawiam na różańcu jakieś coś tam i w intencjach. No i te intencje. Ja przeczytam, mówię, te intencje. Tam było tyle tych intencji. Ja poczytałem te intencje. Ja mówię, Chryste jedyny, naprawdę to jest nasz kraj? Mówię, naprawdę? Ja już pomijam w ogóle głupotę tego rzędu, że człowiek na przykład pisze mu tak, proszę o modlitwę w intencji, którą Bóg zna. Ja już mówię, okej, dobra, koniec. Intencji znanej Bogu. Już dobra, bo ja zostawiam to, bo to mnie przerasta.
Ale w ogóle jedziemy. Kryzys, w ogóle, żeby tam nas Rosja nie zbombardowała, żeby nie to, żeby nie tamto. Ja, Boże kochany, ja w ogóle jednej takiej myśli w czterech Ewangeliach u Jezusa nie widziałem. Ja jednej modlitwy u Jezusa nie widziałem takiej, że w ogóle On się modli: Ojcze, ja proszę Cię, żeby mnie nie zabili Rzymianie. Żeby tu nie napadli, żeby nie zrobili. W ogóle On tak nie rozmawia. A teraz my przychodzimy do Boga, chcemy budować relację modlitewną i my myślimy, że możemy to robić inaczej niż Jezus. Idziemy, rozmawiamy z Bogiem o naszych problemach finansowych, problemach zdrowotnych, problemach rodzinnych. Przedstawiamy Mu swoje intencje, intencje. To kupmy sobie wszyscy różańce i róbmy to normalnie, jak porządni katolicy w tym kraju. Przynajmniej nie będą nas psioczyć. Powiesimy taki różaniec u nas w kościele, tam w Nasielsku wisiał taki różaniec, słowo honoru. Takie bomby, człowieku, wiesz o co chodzi? Jak kilogramowe takie kule do miotania, a ten krzyż taki. Ja mówię, Chryste jedyny, ale mówię, różaniec. Rozumiem, żebym się na nim wspinał jak goryl. Nie, no bo to jest śmieszne, naprawdę. Bóg nie rozmawia, nie komunikuje w modlitwie inaczej niż parametry jezusowe, niż to, co zrobił Jezus, to, co myślał Jezus. To reszta to jest fikcja literacka, to się nie zbuduje modlitwy żadnej. Że za ludzie mówią, a bo ja się pomodliłem i to się stało. Ja mówię, człowieku, proszę Cię, to mi zarzucają New Age, już przestań stawać na moim miejscu, daj pociągnąć hejt do końca na mój temat. Przecież to New Age, że ty się pomodliłeś, ci się stało. Kupę rzeczy ludzie mówią, wypowiadają i wierzą o niej, one się dzieją. Prawo przyciągania, a nie modlitwa. To są dwie różne strefy. A to, że ktoś w prawo przyciągania sobie właduje imię Jezus i Boga, to prawo przyciągania w ogóle nie przeszkadza. I ludzie ściągają do siebie takie różne rzeczy, się w pale nie mieści. I mówią, bo to się stało, bo tamto się stało. Czasami nawet dobre rzeczy się dzieją, ale to jest nieważne, czy dobre, czy złe. Tu chodzi o to, że nie ma prosechomaj, nie ma modlitwy, nie ma komunikacji. Rozumiesz? Komunikacji nie ma. A to są główne sprawy, które wymagają, to są takie, których modlitwa wymaga, aby ona była należyta. Przede wszystkim to jest systematyczność. Systematyczność. Jak powiedziałem na początku, to trzeba ćwiczyć. Masz się modlić. I to musi być dyscyplina swojego w ogóle serca, musi wypłynąć. Modlisz się systematycznie, uczysz się tego. Uczysz się łączenia. Rozumiesz? Uczysz się wycinania na Boga. Uczysz się tego. Otwartość. Otwarty jesteś w modlitwie. Otwartość, nie zamknięcie, nie na zasadach takich, że tutaj nie powiem, on się domyśli, coś tam, absolutnie. Rozumiesz? Masz być otwartym człowiekiem. Trenuj. Nie potrafisz być otwarty? Rozumiesz? Musisz się naprawić. Rozumiesz? Musisz być otwartym człowiekiem. Otwarty człowiek to jest człowiek chętny na zmiany, człowiek chętny na nowe pomysły, na nowe koncepcje. Idę się modlić i okej, Boże, jak mi coś powiesz, to ja to zrobię. Będę wiedział zaraz, co zrobić, pójdę, to zrobię. A nie powiem Ci, wiesz, Ojcze Abrahamie, nie. Mam inny pomysł. Kurczę. Uniżenie. W relacji ojciec-dziecko jest uniżenie. Uniżenie. Dzisiaj jest taka w ogóle moda, że dzieci są równe rodzicom. Dziecko, jak jest równe rodzicowi, to automatycznie wchodzi w przekleństwo. A od razu jest wchodzi w przekleństwo. A rodzic, jak w ogóle pozwala na to, żeby dziecko było mu równe, to jakby go wkopywał w przekleństwo. Rodzic to bastion. To gród warowny. Rozumiecie? To ratunek. A nie równy dziecku. Uniżenie. Jestem gotów na wszelkie Twoje propozycje. Będę ich słuchał, a nie, że będę słuchał, a potem będę robił sobie, co będę chciał.
odwaga. Kiedy wchodzisz w interakcję modlitewną, trzeba być odważnym. W ogóle Bóg będzie cały czas od ciebie chciał odwagi. Czy ty rozumiesz, że to jest postać pozbawiona lęku? Pozbawiona. Pozbawiona. Ona nie posiada funkcji lękowych, Bóg. Żadnych. Rozumiecie? To jest tak doświadczona postać. Tak mądra, że tam nie ma grama lęku. W tym filmie o tych nurkach, co wyprowadzali, co te dzieci wyprowadzali z tej jaskini, tam ten właśnie główny bohater, on jest właśnie 30 lat nurkiem, on jest taki w ogóle wyluzowany, to jest źle powiedziane, nie? On rozumie powagę, ale spokojny. Spokojny, tam wiesz, rozmawiać już żołnierze, jakaś panika, ktoś tam w ogóle ginie, jak z tych żołnierzy i tak dalej. A on stoi w ogóle, cały czas pragmatyzm w głowie, cały czas, to tak. To tak. Jeśli na niego patrzy, świetnie zagrał w ogóle facet to, nie? Taki Bóg jest. Tam nie ma grama lęku. Nie ma lęku. I on będzie cię takimi rzeczami zaszczepiał. Wiecie, wielu ludzi nie chce się modlić podświadomie. Oni nie wchodzą w taką interakcję. Wiecie czemu? Bo Bóg skonfrontowałby ich z ich lękami. On by ich nie nakrzyczał na nich. O, ty się boisz. Nie, nie, nie. On swoją odwagą, na przykład wielu ludzi szanuje mnie, słucha mnie, ale ludzie tak nie są chętni, żeby ze mną robić różne jakieś takie, albo nawet wchodzi ze mną w interakcje różne. Absolutnie. Też unikają mnie. Dlaczego mnie unikają? Bo w ogóle przychodzą do mnie, licząc, wiesz, już wielu się tego nauczyło, że ja nie jestem człowiekiem takim, że przyjdzie, no ja tam usiądę z nim i tam się załkam. Będę z nim płakał razem w jego problemie. Nie, bo ja przyjdę, zaraz go będę pociągał, żeby on z tego wylazł. To ludzie nie chcą. Oni by chcieli przyjść do swojego pastora. Ciężko mi, rozumiem cię, kochana, no naprawdę, ja też byłem kiedyś w takiej sytuacji. W ogóle, a tutaj słyszysz, ale co ty robisz? Co ci masz w oczy? Czego płaczesz? Wstań! Tego się nie chce słuchać. O, przyszedł do ojca, ojciec nakrzycza, potem no krzyczą na mnie. On nie rozumie, on jest nieczuły. Nie. On właśnie kocha. Normalny ojciec, jak widzi swoje dziecko, które leży twarzą w błocie i płacze, rozumiesz, o co chodzi? To pierwsza rzecz, którą chce zrobić, to je podnieść. W ogóle podnieść chce dziecko. To nie to przychodzi, położy się w błocie razem z nim. Rozumiem cię. Nie, no, patrz, ile leży, wstań. Nie, patrz, za fraki go bierze, wiecie. Potem wstań! Tak masz stać. W pionie. I to jest nieciekawe. I wielu ludzi podświadomie nie wchodzi w stan modlitwy, bo tak będą stawiani przez Boga, rozumiecie? Przyjdziesz w ogóle, taki jestem załamany. W ogóle Bóg mówi, ale to nie rozmawiam z tobą. No ale Boże, mi tak ciężko, ale daj spokój. Chodzisz w moim Duchu Świętym. Jezus umarł za twoje grzechy. Ilu z was, posłuchajcie, nieraz mieliście takie sytuacje, że naprawdę mieliście poważny problem i rozwalił was ten problem i przychodziliście do Boga, a tutaj z której strony by nie patrzył, w waszej głowie jakieś fragmenty biblijne się pojawiały. Takie pod tytułem umarłem zamiast ciebie, wstałem z martwych, jesteś wypełniony moim duchem. I ty mówisz, nie, kurczę, człowieku, przecież to jest niemożliwe, to nie jest, to na pewno nie jest Bóg, po prostu czytam Biblię i to mi się przypomina. Ale dlaczego teraz się to przypomina? Bo w mojej Biblii jest napisane, że Duch Święty przypomni wam wszystko, co powiedział, co zrobił Jezus. Co powiedział Jezus. Teraz ty poszedłeś na tą modlitwę w takim stanie rozpadu i w ogóle teraz w ogóle jakby nie nawiązałeś kontaktu na tym poziomie, bo dalej ci ciężko, a głowa jest pełna wersetów biblijnych o powstaniu. Wstań, nie bój się, nie bój się, nie bój się. Boże, mieszkanie chcą mi zabrać w ogóle, nie bój się. Ale Boże, mieszkanie, nie bój się. Ale chciałbym o mieszkaniu porozmawiać. Skąd mam wziąć pieniądze na mieszkanie, Panie Boże? Nie bój się. Kurczę. Co to jest? Bóg chce z tobą się modlić. I teraz gdybyś zrobił taką rzecz. W środku się trzęsiesz, ale zgodnie z prawdą Bożą mówisz, nie boję się i nie lękam. Gdziekolwiek postawię swoją nogę, zwyciężę. Jestem postawiony ponad tymi, którzy chcą mi odebrać mieszkanie.
Jestem większy niż ci ludzie. W moich rękach są dobra tego świata. Mam pieniądze. Boże, uwielbiam Cię za to. Boże, wywyższam Cię za to. Boże, ja potrzebuję teraz pomysłów, jak tymi pieniędzmi błogosławić ludzi. I rozumiesz, i ogień. I co się dzieje? Zaczyna się napędzać mechanizm prosechomai. I wstajesz, mówisz, co to było? Ja mówię, modliłeś się z Bogiem. Modliłeś się z Bogiem. Mówię, chcesz mieć tak cały czas, tak, to się módl bez ustanku. Módl się, a będziesz miał cały czas tak. A te pociągi życiowe będą koło ciebie przejeżdżać. Rozumiesz? Bardzo ważną jeszcze rzeczą w modlitwie jest elastyczność. To, o czym Michał dzisiaj mówił. Bóg będzie ci dawał niekonwencjonalne rozwiązania. Zupełnie inne niż ten świat. Zupełnie. I co zamyka tą listę? Świadomość zjednoczenia. Przecież jesteś z Nim jedno. Jedno. To się wszystko dzieje w jednej osobie. W Nim bowiem żyjesz i się poruszasz. Rozumiesz? W Nim żyjesz i się poruszasz. W Nim. W modlitwie bardzo ważna jest postawa posłusznego serca, bo to powoduje, że traktujesz modlitwę jako coś praktycznego. W modlitwie nie chodzi o zdobycie wiedzy. Tam chodzi tylko o praktykę. Pamiętaj, wbrew obiegowej opinii, że wielu ludzi mówi na przykład, że wiesz, to chodzi o, to jest taki kolokwializm też, wielu ludzi odeszło od nas z kościoła, dlatego, że tak poszli za tym właśnie. Mówili, tu chodzi o relacje z Bogiem. To tak pięknie brzmi. I rzeczywiście tu chodzi o relacje. Tylko, że celem tej relacji jest praktyczna odpowiedź. Nie komunikujemy dla komunikowania. W tej komunikacji jest wolność i swoboda, ale tam chodzi o praktycyzm. Ja się nauczyłem takiej rzeczy, Boże, co mam robić? O. To jest taka stała część mojej rozmowy z Bogiem. Co mam robić? Wiesz, no, ja to teraz nazywam, ale chodzi o moją postawę. Jestem gotowy na zrobienie. Nie na dowiedzenie się, na zrobienie. Co mam zrobić? Coś zrobił. Zrobiłbym coś. Nie to, że pomodlimy się razem. Zrobimy coś. Coś zrobimy, Boże. Na pewno, kiedy masz posłuszne serce, będziesz wprowadzał w praktykę wszystko to. Bo to cię będzie interesowało po prostu. Musisz też wierzyć w to, że to się dzieje naprawdę. W modlitwę trzeba wierzyć. To nie może być tak, że usiądziesz i nie, to mi się chyba wydawało. Tak było to, ale to się... Nie, wierzę w to. Ja w to wierzę właśnie, w to. Ja dzisiaj wierzę w modlitwę. Tak bardzo. Mnie nic nie jest w stanie przekonać. Nawet jak ktoś ma dobre chęci. Ja nie mówię, że... Różni są ludzie, mają dobre chęci. Chcą mnie do czegoś przekonać, bo mają dobre chęci. A ja w ogóle... Ja się też nauczyłem wychodzić z takich, żeby tam kogoś nie zranić. Żeby powiedzieć, nie, ja tam Bóg mi powiedział, ja tak nie robię. Ja tam wymiksowuję się z tych różnych takich doradztw życiowych. Dlaczego? Bo ja wierzę w moje prosechomai. Ja wierzę w to. Ja wierzę w to. Ja po prostu w to wierzę. Pamiętaj, że w modlitwie emocje nie mają kluczowego znaczenia. One mogą być. Tam się pojawiają się emocje zawsze. Jak w różnych dziedzinach naszego życia pojawiają się emocje. Skrajne czasami. Dziwne. Ale może też ich nie być. Rozumiecie? Może ich nie być też. W ogóle. Nie wolno
na nich się skupiasz. Często ludzie mówią, wiesz, pamiętam, wtedy to tak mnie dotknął Duch Święty. Ja mówię, czego? Taki miałeś stan emocjonalny w tym momencie. W tym momencie miałeś taki stan emocjonalny. Mówię, dać ci na to dowód. Posłuchaj, wtedy jak wspominasz tą rzecz tak bardzo, jak twierdzisz, dotknął cię Duch Święty, przypomnę ci teraz różne sytuacje z twojego życia, w których dokonałeś potężnych dzieł mocy bez żadnych stanów, które miałeś wcześniej. Wręcz czułeś się podle. Czułeś się podle po prostu emocjonalnie. Rozumiesz? Więc to nie jest żaden dowód. Wtedy mnie dotknął tak Duch Święty. Taki był twój stan emocjonalny wtedy. Rozumiesz? One są, te emocje, ale nie są kluczowe. To samo dotyczy myśli. Wielokrotnie podczas modlitwy, tak jak powiedziałem wcześniej, pewne myśli powstają, ale one się nie mogą dostać do kręgu. Ale one powstają. Wielu chrześcijan się wtedy jakby, to ich jakby właśnie wybija, skupiają się na tych myślach. I mówią, o, taka myśl, nie, spokojnie. A skąd ona się pojawiła? Mówię, a czy to jest ważne, skąd? Ważne, że nie należy do zbioru. Więc nie wlicza się do prosechomai. To jest nieważne, skąd pochodzi. Czy tam diabeł coś ukręcił na boku i się zainspirowałeś, czy tam w środku jeszcze coś się działo. Rozumiesz? Nieważne, co to było. Czy to z ziemi wylazło, czy to nie wiem, co tam miało. Czy to trąbę miało i machało. To jest nieistotne. Istotne jest to, że to nie zalicza się do prosechomai. To jest nieważne. Krótkie przypomnienie. Modlitwy. Bardzo skrótowe. Uwielbienie. Wiecie, czym jest? Chwała, dziękczynienie, uniżenie. Proklamacje. Stała część modlitwy. Ustanawianie. Inne języki. Oczekiwanie również. Wielu ludzi ma to do siebie, że to trwa, ale oni próbują wyprzedzić słowa Boga. Ale pamiętaj, to On dyktuje warunki. Są komunikaty szybsze i wolniejsze. Czasami się tak, przecież przełóż to na człowieka, czasami się tak wolno rozmawia z człowiekiem. Tak sobie siedzicie, pijecie sobie kawkę. Rozumiesz? I tak sobie od czasu do czasu coś mówicie, opowiecie, to pokażesz zdjęcie na telefonie. Tak to wolno płynie. Innym razem jest jakaś burza między wami. Coś tam się dzieje, wiesz, o co chodzi. To samo jest z Bogiem. On nadaje dynamikę temu. Jeśli jest czas oczekiwania, jest czas oczekiwania. Nie trzeba biec wtedy. Wstawiennictwo. Kiedy modlisz się o kogoś. Rozumiesz? Kiedy rozbijasz demoniczne siły. Gromienie diabła. To są wszystko czynniki modlitewne. Wielu ludzi na przykład uwielbia Boga i jest to dla nich problemem, żeby na przykład przestać uwielbiać na chwilę Boga i zgromić diabła. A ja mówię, dlaczego masz problem z tym? Zgrom diabła i wracaj do uwielbienia, nie rozumiem. To tak jak właśnie byś siedział z kimś, piłbyś kawkę sobie, pijesz kawkę i szerszeń przylatuje do ciebie. Przylatuje szerszeń. I teraz ty i lata między wami. No i teraz okej. No i jesteście wy tutaj w dwie osoby, pijecie kawkę i przyleciał szerszeń. A ma ten poważny temat. Teraz rozprawiamy o w ogóle tutaj głębiach duchowych. Okej, na szerszeń lata. Szerszeń lata. Co mamy zrobić? Przerwijmy na chwileczkę nasze rozważania o głębiach duchowych, tak? Przywalmy mu butem. Rozumiesz, o co chodzi?
i rozmawiamy o głębiach duchowych. To jest bardzo proste, to nic się nie stanie. Możemy przerwać tą rozmowę na chwilę. Chcę, żebyście te fundamentalne rzeczy, o których mówimy wielokrotnie w modlitwie, o modlitwie, żebyście je praktykowali. Nie bądźcie zbyt racjonalni w tym. To nieziemska sprawa. To nieziemska rzecz. Kiedyś ktoś powiedział, że bez modlitwy niebo milczy. To jest święta prawda. Bóg chce komunikacji, a tym jest modlitwa. Nic się nie będzie działo w twoim życiu należytego, z odpowiednią dynamiką, jeśli nie będziesz miał takiego życia modlitewnego. Roztrenuj to, rozwiń to. To wierzący ludzie, a nie Bóg, kreują rzeczywistość. Pamiętaj o tym. To nie Bóg kreuje rzeczywistość. To nie Bóg. Bóg nie kreuje rzeczywistości. Bóg niczego dziś nie stwarza bez człowieka. Rozumiecie to? Bóg zakończył dzieło stworzenia na człowieku. Jest napisane. I stworzył szóstego dnia człowieka. I co? I odpoczął. Tak? Odpoczął sobie. I on odpoczywa od tamtej pory. W ogóle rozumiecie to? Stworzył człowieka i od stworzenia zaczął odpoczywać. On ma szabat od tamtej pory. Od tamtej pory tworzy stworzenie. Stworzenie korzystające z mocy Boga. Tworzy. Bóg nie tworzy. Dzisiaj w ogóle te histeryczne w ogóle rzeczy. Boże, zrób to. Boże, zrób tamto. Boże, zmień to. Boże, zmień tamto. A se zmień. Z czym masz problem? Znasz prawdę. Masz wiarę. Masz moc. Zmień se. Zmień se życie. Zmień życie innym. Boże, zmień ten kraj. I gdaczą. Boże, zmień kraj. Zmień se kraj. Kto ci broni, żeby kraj zmienić? Masz wszystko, co ci potrzeba. Na twój rozkaz ugnie się wszystko. Na twój rozkaz. Rozumiesz? Wszystko się ugnie. Cała rzeczywistość się pokłoni. Modlitwa jest nieodzowna, jeżeli chcesz zmian. Bóg, modlitwa, ty, świat. Tak to jest ułożone. Komunikacja modlitewna między tobą a Bogiem. I zmiana wynikająca z tego. Na podstawie w ogóle twoich działań. Rozumiesz? Wiecie, reasumując, przecież jak się kogoś kocha, to chce się z nim rozmawiać. No w ogóle, rozumiesz? Jak się kogoś kocha, to chce się z kimś być w komunikacji. By się pokomunikowało coś. Rozumiesz? Coś by się zakomunikowało, coś by się w ogóle zrobiło. Rozumiesz? Ja to rozwinąłem w sobie. Rozwinąłem to. Potem przekułem to również na relacje z ludźmi. Proszę zapytajcie mojej żony. Czasami po prostu chodzę i ględzę. Bo ja szukam taki... Bo rozumiecie, o co chodzi? Bo ja komunikuję cały czas. Ja komunikuję coś. Cały czas coś komunikuję. Dlaczego? Bo ja uważam, że to jest wyraz miłości z mojej strony, że ja komunikuję. Rozumiesz? Coś bym zrobił z kimś. Wchodzę w komunikację, coś bym z nią zrobił. Nie na zasadach takich, że ja przychodzę, bo ja jestem jakiś pusty w środku tam i się teraz potrzebuję podzywać do gaty. Absolutnie nie. Ja lubię pomilczeć jak żaden. Ale ja w ogóle mówię, jestem ja, jest Agata na jakiejś tam powierzchni. Rozumiecie, o co mi chodzi?
I teraz mówię, można coś zrobić. O, ale żeby coś zrobić, musi być komunikacja teraz. Żebyśmy, nas musi, nas, my jesteśmy połączeni ze sobą, rozumiecie? Ale, ale dopiero kiedy komunikujemy, tak, to zaczynamy wchodzić w procesy stwórcze. Jako w małżeństwo. Możemy coś stworzyć jako małżeństwo. Mimo, że jesteśmy połączeni w ogóle jako małżeństwo, ale dopiero przy komunikacji coś stworzymy. I tak jest z Bogiem. Rozumiesz? Żeby potem nie było tak, że idzie taki chrześcijanin do nieba i pierwsza rozmowa tam z Jezusem. Jezus, my co tak się mało odzywałeś? No ale Panie, tak byliśmy zjednoczeni. No wiem, ale myślałem, że w ogóle nie jesteś taki małomówny, że w ogóle normalnie będziemy rozmawiać, coś robić, coś tam. No tak myślałem, Boże, że ci nie będę głowy zawracał. No pięknie. Głowy ci nie będę zawracał. No chciałem, wielu ludzi to usłyszy w niebie, chciałem z tobą się modlić, powie Bóg. Od momentu twojego odrodzenia duchowego chciałem z tobą się modlić przez cały czas. Chciałem się modlić. Nie odpowiedziałeś mi, człowieku. A że on jest wszechmogący, to powie, to teraz ci wyświetlę to, czego nie zrobiliśmy. Pokażę ci, co nie zrobiliśmy. Bo pamiętaj, nie zrobiłeś. On cię nie oskarży. Żebyście mnie zrozumieli. W ogóle tam nikt na sądzie Chrystusowym nie będzie oskarżany. A on ci powie, pokażę ci, co nie zrobiliśmy. Tego nie zrobiliśmy, tego nie zrobiliśmy, tego nie zrobiliśmy. Rozumiesz? Bo to z tobą będzie rozmowa. I nie będziesz mógł powiedzieć, przepraszam Panie, no ale tam z kimś innym nie pogadałeś? W zborze. Byli inni w zborze. Nie, to bardzo prywatne. Modlitwa jest bardzo prywatna. To prywatna sprawa. Prywatna sprawa. Wstańmy, proszę. Ojcze, dziękuję ci, że jesteśmy ludźmi modlitwy. Że włożyłeś to w nasze serca, że nauczyłeś nas modlić się. Że wskazałeś nam kierunek modlitewny i dałeś nam napęd modlitewny. Ojcze, stajemy przed Tobą jako Kościół i ogłaszamy, że będziemy rozwijali się w naszym życiu modlitewnym. Że nie będziemy niczego pozostawiali przypadkowi. Że nasza modlitwa od dzisiaj będzie się rozkręcać jak nigdy dotąd. Duchu Święty, wierzymy, że pomożesz nam w tym, że wprowadzisz nas w miejsca w życiu modlitewnym, w których jeszcze nie byliśmy nigdy przedtem. Wierzymy w to, Ojcze. I dziękujemy ci za to. Amen.